Matko, ciężko się wchodzi chyba w takiej sytuacji, kiedy kolega dostaje czerwoną kartkę, no i musisz nagle wskoczyć, tak się nie przewidując takiej sytuacji na boisko. Nie przewiduję, ale jako rezerwowy bramkarz zawsze muszę być przygotowany do tego, żeby w każdej chwili skoczyć na boisko. No jak zareagować ty na tą czerwoną kartkę dla Krzyśka Piarza? No na pewno się nie cieszyłeś, no bo to było wiadomo, że no, będzie teraz ciężko Krakowi jakiekolwiek punkty. Oczywiście, że nie cieszyłem, ale dostałem okazję do gry i chciałem pomóc drużynie i tyle. Niestety nie udało się. Jak byś ocenił swój występ? Ten początek był taki troszkę niepewny, ale potem z każdą minutą no, wyczyniałeś cuda w bramce niemalże. Nie było żadnych cudów. Cudów może było, gdybyśmy ten mecz zremisowali albo wygrali, także... Jak myślisz, czy ta czerwona kartka to jest ta główna przyczyna porażki, to że musieliście grać w dziesiątkę, czy gdzieś można szukać indziej przyczyn? Oczywiście, że nie, kurde. Czasami się mecze wygrywają z zawodnikiem, nie remisują, także w ogóle nie ma o tym mowy, że to jest przyczyna przegranego meczu. Wiadomo, że zagrasz z Piastem Gliwice. No będzie na pewno łatwiej tobie grać w tym spotkaniu niż tak, jak to miało dzisiaj miejsce. Długi jest tydzień, nie wiadomo co będzie do Piasta, także będę trenować, będę starać się jak najlepiej i zobaczymy w sobotę co będzie. Widać, że ten mecz z Piastem będzie już meczem praktycznie o życie, bo już ta przewaga wasza topnieje. No, może się tak już jutro szczęśliwie jeszcze zdarzyć, że Zagłębie Lubin nie zdobędzie punktów, no ale generalnie sytuacja nie jest komfortowa już. No nie wiem, czy już można mówić o meczu o życie, po prostu potrzebujemy tego, żeby wygrać jak najszybciej ten pierwszy mecz i od razu już będzie łatwiej, będzie inaczej. Matko, no to musisz na zdrowiu uważać, no bo Krzysiek na pewno nie zagra w tym meczu, a trzeciego bramkarza nie ma. No, będę uważał.